Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj kilka tematów chciałem poruszyć, ale one wszystkie będą oparte o pompie ciepła i o fotowoltaice. Pierwsza rzecz, zobaczcie na mojej transmisji live, jak wyglądają w tym momencie ceny niezbilansowane prądu. Dochodzą do. 1600 zł za megawattogodzinę, czyli złoty 60 groszy zł za kilowattogodzinę. Ale to są ceny niezbilansowane. Czasami jest nawet sytuacja, że dochodzą do 3000 złotych. Rok temu były na poziomie 2000. Ich cena, ich wartość zależy przede wszystkim od zachmurzenia w Polsce. Tutaj widzimy w tym momencie z fotowoltaiki mamy 3 gigawaty energii elektrycznej. Czyli jeżeli ten poziom by się przez godzinę, byśmy mieli produkowane 3 GW tej energii. Zapotrzebowanie całej Polski to jest 21 GW i w tym momencie Polska troszeczkę eksportuje. Jeżeli nie ma wiatru, jeżeli jest słoneczna pogoda, mamy bardzo niską cenę energii. Jeżeli się zachmurzy i z fotowoltaiki mamy małą produkcję, to od razu robi nam się wysoka cena. Czyli, jeżeli byście mieli fotowoltaikę i byście liczyli na to, że będziecie mogli energię sprzedawać z dużym zyskiem, to pamiętajcie, że wtedy, kiedy macie tę energię, produkujecie ją, cena jest bardzo niska. Kiedy jej nie produkujecie, bo jest deszczowa pogoda, czy grudzień, czy styczeń, to wtedy ta cena będzie bardzo wysoka, ale to wtedy wy musicie kupować. Czyli tak naprawdę autokonsumpcja jest najważniejsza i tylko sobota, niedziela, weekendy, dni wolne od pracy, święta w zakładzie pracy. Wtedy tą nadwyżkę energii sprzedajecie, bo szkoda, żeby się marnowała. O pompach ciepa powiemy na końcu. Teraz istotna informacja: zaczyna brakować na świecie krzemu, wawki krzemowych których się produkuje panele fotowoltaiczne. Niestety fabryki nie pracują z powodu zamknięcia z powodu choroby, o której wszyscy wiemy i to powoduje, że niestety ale cena tego dość istotnego elementu, który wszystkie firmy produkujące panele fotowoltaiczne zważają z zagranicy drastycznie rośnie. Także może nie będzie obniżki paneli fotowoltaicznych z powodu tego, co się dzieje w Polsce, czyli odejścia od starego prosumenta, ale też nie będzie obniżki, a może będzie podwyżka z tego powodu, że w tym momencie drastycznie ceny komponentów, czyli wafli krzemowych nam wzrosły. Złotówka bardzo traci na wartości, ale przede wszystkim bardzo mocno nam zdrożeje energia elektryczna. Glob Energia na swojej stronie napisała bardzo ciekawy artykuł, gdzie jest informacja, że rząd musiałby dopłacić 31 miliardów złotych, żeby utrzymać ceny energii na obecnym poziomie obywatelom, czyli w tej taryfie dla obywateli, już dawno odpuszczono sobie w taryfie C, czyli dla firm B i A, i co to powoduje? W tym momencie możemy przyjąć, że 1400 zł za megawattogodzinę, czyli złoty 40 zł jest realnym kosztem energii elektrycznej w Polsce. Do tego dochodzi koszt przesyłu, do tego dochodzą podatki, do tego dochodzi opłata mocowa i tak W sumie jest to 2 zł za kilowattogodzinę. Taki poziom w tym momencie już mamy. Cenniki na szczęście nie nadążają za tą ceną. W związku z tym my, firmy, mamy cenę dzięki temu niższą. No i obywatele w taryfie G w tym momencie płacą 80 groszy za jedną kilowatogodzinę. To jest opłata z, ze wszystkim, czyli energia elektryczna, jak i transporty energii elektrycznej. Wzrost, wzrost będzie na pewno, wzrost będzie wysoki. I myślę, że od nowego roku realną ceną dla firm jest 2 zł, a realną ceną dla mieszkańców dla nas w taryfie G jest złoty 20 a zł Tutaj raczej nie ma szansy, żeby rząd w tym momencie, gdy nadchodzi kryzys, gdy jest problem z finansami, znalazł gdzieś 31 miliardów złotych, żeby ulżyć nam w cenie, w cenie energii. Tym bardziej, że rząd uważa, że dofinansował panele fotowoltaiczne. Każda osoba, która chciała. I posiadała dom oczywiście, bo mieszkańcy bloków pod tym względem są pokrzywdzeni bardzo mocno, mogła założyć sobie panele fotowoltaiczne i zabezpieczyć się przed drastyczną podwyżką energii elektrycznej. Jeżeli tego nie zrobiła, to w tym momencie będzie jej problem, że będzie musiała kupować w normalnej, no nie rynkowej, ale dużo wyższej niż dotychczas cenie energię elektryczną. Na stronie Interia Business czytamy za to ciekawy artykuł. Tutaj próbuje się napędzić sprzedaż paneli fotowoltaicznych w ten sposób, że cena w tym momencie w nowym prosumencie, cena zakupu energii elektrycznej jest bardzo wysoka, i to może być, stanowić większy zysk niż w, w starym prosumencie. W tym momencie można sprzedawać energię etyczną w cenie 80 groszy, a w taryfie G energię kupuje się w cenie 40 groszy za kilowatogodzinę. Jest to połowicznie prawda. Widzieliście na samym początku wykres energii, tam dochodziła cena do złoty 60 zł za kilowatogodzinę, czyli ta cena 80 groszy, ta średnia miesięczna cena, ponieważ przez najbliższe dwa lata będzie cena średnia. Dopiero za dwa lata będzie cena godzinowa. Jest 800 zł za megawattogodzinę, czyli 80 groszy za kilowattogodzinę. Nie jest tak do końca, ponieważ być może będziemy mogli sprzedawać. Mówię być może, ponieważ dopiero pierwszą fakturę otrzymamy za lipiec w sierpniu i dopiero wtedy tak naprawdę dowiemy się, jaka faktyczna jest cena sprzedaży energii elektrycznej. Tutaj Większość z dziennikarzy mówi, że wie, zna tą cenę, że ona jest jakby wynika wprost z ustawy, ale zobaczcie, że nawet w tym momencie każdy zakład energetyczny w Polsce w inny sposób interpretuje starego prosumenta i w inny sposób rozlicza jego energię elektryczną, nadwyżkę energii z jednej taryfy, z drugiej taryfy. Tutaj też możemy spodziewać się, że będą różne interpretacje, dlatego ja uważam, że warto poczekać do sierpnia, kiedy pojawią się pierwsze faktury i wtedy będzie można dokładnie je przeanalizować. Ale nawet jeżeli będziemy mogli sprzedawać energię elektryczną, nadwyżkę energii elektrycznej w cenie 80 groszy za kilowatogodzinę, to tą energię my odkupimy od państwa Też w cenie 80 groszy za kWh, ponieważ tyle kosztuje energia elektryczna razem z przesyłem, razem z akcyzą, z VAT-em itd. Tutaj podana jest sama cena samej energii elektrycznej, a nie prądu, czyli z tych wszystkich składników, z których się składa to dostarczenie nam energii do domu, czyli raczej nie będziemy mieli na tym wielkiego zysku. Poza tym ustawa mówi, że maksymalnie 20% nadwyżki finansowej możemy mieć wypłacone, reszta pieniędzy musi być skompensowane z naszym zużyciem. Dlatego nie bieście z tego przykładu, że zarobicie na fotowoltaice, ale na pewno cena energii wzrośnie, będzie dużo wyższa niż te 80 groszy, które teraz płacimy za kilowatogodzinę energii elektrycznej. Tak jak mówiłem przed sekundką, będzie to cena rzędu złoty 20 złoty 25, mniej więcej dla domów, a 2 złote dla firm. I tutaj warto mieć fotowoltaikę, już teraz ją kupić i zamontować, żeby mieć własne źródło energii. Zużywamy energię, musimy ją kupować, więc najlepiej kupujmy od siebie. Tym bardziej, że jak widzieliście, ceny wafli krzemowych w Chinach drastycznie rosną. Ale nawet gdyby nie rosły, złoty się osłabia i przy stałej cenie w dolarach tych wafli zapłaci, musimy za nie zapłacić więcej. Cena robocizny w Polsce rośnie, cena wytworzenia takich paneli, cena transportu itd. itd. Więc jeżeli masz tą się pieniądze i nie wiesz, co z nimi zrobić, żeby zabezpieczyć się przed inflacją, kup sobie fotowoltaikę. Negocjuj cenę, szukaj firmy, która nie jest na granicy bankructwa. Kupuj fotowoltaikę, montuj ją, bo to ci się opłaci. Moja firma ma około 80% autokonsumpcji, czyli 80% produkowanej energii przez panele fotowoltaiczne od razu zużywam, czyli ja bym sam sobie płacę to, te 80 groszy za kilowatogodzinę Za chwilę będę sobie sam płacił złoty 20 zł, czy 2 zł za kilowatogodzinę, a tylko 20% energii trafia do sieci energetycznej, gdzie Albo po staremu odzyskam z powrotem 80% energii, czyli handel wymienny. Ja Ci dałem 5 jabłek, Ty mi za to oddasz 4 jabłka. Albo w nowym prosumencie ja sprzedajemy tą nadwyżkę energii, czyli ja Ci sprzedaję 5 jabłek w cenie złotówka za jabłko, a potem jak ja potrzebuję jabłka, to odkupuję od Ciebie 5 jabłek w cenie 2 złote za jabłko, albo 3 złote za jabłko. Tutaj już nie ma znaczenia. Wiadomo, że w przypadku nadwyżki, braku energii, lepiej odzyskać z powrotem energię, nawet te 80% energii, niż sprzedawać w jednej cenie, skupować w innej cenie. I najważniejsza rzecz, o której chciałem powiedzieć w tym momencie, to są pompy ciepła. Z wielu powodów bardzo powszechnie montuje się teraz w domach pompy ciepła. Nowo budowane domy mają problem z dostępem do gazu. Stare domy nie mogą ogrzewać do końca domów węglem. To powoduje, że bardzo wielu z Was decyduje się na pompę ciepła. I ja jestem wielkim zwolennikiem pomp ciepła, ponieważ uważam, że to jest naprawdę bardzo tanie, a dobre źródło energii cieplnej. Jest tylko problem z, z energią elektryczną. Pompa ciepła nie potrzebuje dużo energii do funkcjonowania do momentu, kiedy zrobi się naprawdę zimno, wtedy, żeby móc ogrzać budynek, potrzebuje włączyć w sobie grzałki elektryczne o mocy 6 kW. Jeżeli będziemy mieli naprawdę zimno, czyli minus 20 stopni na przykład w grudniu, i zaczną się wszyscy, wszystkie pompy w okolicy grzałki w pompach włączać, to wtedy może nastąpić przeciążenie sieci energetycznej. Na każdej wiosce, każdym osiedlu jest transformator, na przykład o mocy 160 kW. I jeżeli ktoś będzie chciał z niego pobrać sumarycznie większą moc, to palą się w nim zabezpieczenia. Zanim przyjedzie ktoś z zakładu energetycznego, to domy nam się ochłodzą z braku pracy pomp ciepła. I kolej, próba włączenia będzie nieudana, ponieważ w momencie włączania prądu od razu pobór energii będzie przewyższał moc transformatora. Czyli zakład energetyczny będzie musiał udać się do poszczególnych domów, każdemu z was wyłączyć bezpieczniki, włączyć transformator, a następnie powoli uruchamiać każdego odbiorcę prądu, aż Zauważą, że już więcej nie mogą uruchomić, ponieważ jest przekroczony ten górny limit, i to doprowadzi do ponownego wyłączenia. I to jest ten pierwszy problem, który nadejdzie, bo na pewno będą takie momenty w zimie, kiedy ten mróz będzie poniżej 20 stopni Celsjusza. Druga sytuacja, możemy przeciążyć wysokie napięcie. Przeciążenie zasilania wysokiego napięcia spowoduje bardzo poważny problem z bardzo długotrwałym uruchomieniem ponownie tego zasilania. Takie sytuacje miały kiedyś miejsce w Nowym Jorku i tam ponowne uruchomienie trwało dwa albo trzy dni. Dlatego tutaj jest bardzo duży problem, jeżeli chodzi o moc. Każdy z Was na fakturze ma podaną moc zamówioną, czyli jako energię może maksymalnie pobierać z sieci energetycznej. Nie zwracamy na to uwagi, ponieważ rzadko kiedy udaje nam się do tej mocy dojść. Jeżeli my ją przekraczamy, to nasi sąsiedzi rzadko kiedy w tym samym czasie, co my przekraczamy, aczkolwiek na przykład u mnie zawsze święta wielkanocne. Dzień przed świętami następuje wyłączenie jednej fazy, ponieważ nie wytrzymuje bezpieczniej, bo ludzie w piekarnikach mają ciasta, i to powoduje, że tego prądu przez kilka godzin nie ma, ale to jest taka sytuacja, że najwyżej może nam się sernik czy ciasto nie udać, a w przypadku ogrzewania domu, czym dłuższa przerwa, tym więcej urządzeń będzie się chciało włączyć, żeby dogrzeć temperaturę w domu. Także to jest największy problem, który ja widzę, jeżeli chodzi o pompy ciepła, na które trzeba zwracać uwagę, bo myślę, że wymiana transformatorów na większej mocy nie będzie taka szybka. A poza tym mamy też transformatory średniego na wysokie napięcie, no i mamy to wysokie napięcie, które ma też swoją maksymalną moc, którą dysponuje nasz kraj. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.